Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I wracamy do rozmowy. Naszym gościem, przypominam, jest pan profesor Zbigniew Stawrowski, filozof, uczeń księdza Józefa Tischnera, pracownik UKSW, dyrektor Instytutu Myśli księdza Józefa Tischnera. Wróćmy właśnie do tej codzienności, do tego aplikowania. Ja ostatnio bardzo szczegółowo czytałem wszystkie pielgrzymki papieża do Polski i mam wrażenie, że one się układały. Bardzo interesujący projekt, nie, pan powiedział, że nie polityczny. Ja bym powiedział też polityczny, w takim znaczeniu głębszym niż partyjnym. Taki projekt metapolityczny, bo było to rekonstruowanie polskości połączone z bierzmowaniem dziejów. Było wielkie wezwanie do wolności dokonywanej w sumieniu przede wszystkim, bo gdzie indziej tej wolności nie było. Było wielkie wezwanie do nawrócenia w czasie trzeciej pielgrzymki. Metanoi społecznej, ale też metanoi jednostkowej. I wreszcie był rok 91. Który, jak się czyta te teksty ponownie, to ma się takie wrażenie, że to była próba zbudowania wielkiej Rzeczpospolitej papieskiej, takiej republiki, demokracji, która byłaby demokracją, nie chcę powiedzieć nieliberalną, ale nieliberalną w znaczeniu współczesnym, czyli byłaby odmiennym modelem demokracji. I no właśnie, czy to są wrażenia dziennikarza? Czy można powiedzieć, że papież miał dla nas projekt metapolityczny stworzenia Rzeczpospolitej? JP2 byśmy powiedzieli, ale to jest oczywiście slogan. Chodzi o coś głębiej, o stworzenie Rzeczpospolitej wartości, demokracji wartości. Ja myślę, że miał przede wszystkim projekt etyczny. Możemy to nazywać projektem metapolitycznym, ale na pewno nie był to projekt polityczny w tym sensie, że papież nieustannie przestrzegał przed myśleniem w kategoriach wroga. Właśnie kategoria solidarności była tym, gdzie kategoria wroga znikała. Chodziło o to, żeby być z innym, żeby walczyć, ale nie walczyć przeciwko, tylko o coś. We wszystkich pielgrzymkach ten element powracał. Ja bym jednak przyjrzał się tym pielgrzymkom od samego początku, bo one były inne. Pielgrzymka 83 roku była znów w mrocznych czasach. To było niesamowite. Pamiętam na mszę na Stadionie Dziesięciolecia. Tą mszę też już pamiętam. Ludzie otoczeni kordonami ZOMO i papież, który sam prosi, żeby nie bić mu braw. Starał się tonować atmosferę. Powiedział w pewnym momencie, żeby słuchać go uważnie. Sam starał się wprowadzić nas w nastrój, w którym te złe emocje znikają i pojawia się potrzeba pogłębienia, zrozumienia słów. To jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Ale to było też związane z takim głębokim papieskim przekonaniem. Ono zresztą wracało także w myśli kardynała Wyszyńskiego, że dość już polskiej krwi zostało przelane, że nie można dopuścić, żeby ten dramat się ponowił. I ta pielgrzymka miała taki charakter. Miała charakter pogłębienia, ale także jakiegoś ocalenia, wskazania ludziom, że pewnych dróg powinni unikać. Ale chciałem o jeszcze jednym takim doświadczeniu opowiedzieć, ponieważ byłem wtedy tak między Krakowem i Warszawą zawieszony. Papież był najpierw w Warszawie i po tej mszy wytworzyła się znów niesamowita przestrzeń, znana nam z czasów karnawału, znana nam z 79 roku. Po mszy papieskiej ludzie znów wracali z mszy, oczywiście ZOMOwcy krążyli, ale to się czuło. Stosunek ludzi do ludzi. Radość. Niesamowite było to, że ja wsiadłem tego dnia wieczorem do pociągu, pojechałem do Krakowa, a w Krakowie mroczny czas stanu wojennego. Niesamowite. Papież przyjechał tam dopiero późnym wieczorem i to przemienienie przestrzeni dokonało się dopiero następnego dnia. Ale ja już miałem w pamięci doświadczenie warszawskie. Papież po prostu przywoził ze sobą ducha. I to się powtarzało w czasie kolejnych pielgrzymek. W 87 było dokładnie tak samo. Tam, gdzie się papież pojawiał, zmieniała się przestrzeń. To samo się powtórzyło po śmierci papieża. Trwało to oczywiście tylko krótki czas, kilka dni. A co takiego się wydarzyło w 91 roku, że papież, który przyjechał z też bardzo głębokim przekazem i też z, powiedziałbym, z ogromną energią, no nie został, takie mam wrażenie, przynajmniej w przestrzeni debaty publicznej, bo to oczywiście co się działo w sercach ludzkich, to w to nie mamy wglądu.
Ale nie udało mu się, można powtórzyć, tych sukcesów z poprzednich lat. To było przesłanie dekalogu, prawda? 91 rok, pielgrzymka była zbudowana wokół dekalogu. Ja pamiętam taką rozmowę z księdzem Tischnerem, który, nie krytykując, ale zadał pytanie, czy nie lepszym przesłaniem na czas wolności byłoby siedem błogosławieństw? Czy nie przesłanie ewangeliczne nie byłoby lepsze dla ludzi, którzy odkryli wolność? Może nie, może nie. A może było tak, że papież po prostu miał świadomość, że potrzebujemy także w wolności bardzo konkretnych granic, które... No, ja bym powiedział, to jest bardzo charakterystyczne. No, dekalog został przyznany ludowi, który zmierzał ku wolności. Został dany na czas wolności i wychodzenia ze zniewolenia. No, tak było z Żydami, którzy szli przez pustynię i tam otrzymali dekalog. I jakoś podobnie jest z Polakami, którzy wyszli już z Egiptu, już nie byli w komunizmie, ale jeszcze nie doszli do pełni doświadczenia wolności. Trudno ich oceniać. Ja myślę, że papież chyba jednak miał dobrą intuicję, czy tak patrzę z dzisiejszej perspektywy, ponieważ już nie chodziło o budzenie nadziei. Tych nadziei nagle się zrobiło zbyt wiele, prawda? I chodziło jednak o to, żeby nie zgubić kierunku. Nie zgubić kierunku, a to jest już czas pierwszych sporów, bardzo mocnych sporów ideowych, pomysłów, gdzie wolność okazuje się, wolność jako taka, prawda, okazuje się największą wartością, nie wolność, która czemuś służy, tylko wolność jako taka. Poza tym, czy publiczna akceptacja, aplauz ma być jakimś miernikiem prawdziwości przesłania? Trudno powiedzieć. Znaczy, ja do tej pory nie odbieram tej pielgrzymki bynajmniej jako jakiejś porażki. Natomiast byłem świadom, że papież jest inaczej słuchany. Inaczej słuchany niż wcześniej. Ja nie myślę nawet o porażce. Ja mam takie wrażenie, jakby zestawiając te dwa etapy, że ten pierwszy zakończył się w sferze widzialnej, gigantycznym sukcesem. Padły mury. Padł mur berliński. Polska stała się krajem wolnym. Czyli można powiedzieć, to, co by zostało zapoczątkowane wtedy, skończyło się gigantycznym sukcesem. Podczas kiedy ten etap pielgrzymowania Jana Pawła II, który się zaczął w 91 roku i posługi, też zakończył się jakimiś sukcesami, ale można powiedzieć, że on cały czas pozostaje otwarty. Ta perspektywa nie jest jeszcze zamknięta i w tym znaczeniu wciąż stanowi wyzwanie, jakie przed nami stoi, wyzwanie, które jest jakoś podejmowane, bo oczywiście można powiedzieć, że ta pielgrzymka papieska skończyła się choćby tym, że udało się uchwalić niedoskonałe, na przykład, o tym papież mówił, ale jednak prawo chroniące życie. Udało się wiele lat później, ale jednak podpisać konkordat. Udało się jednak, o czym papież mówił w 87 roku, doprowadzić do zjednoczenia wschodu i zachodu w ramach jednej wspólnoty politycznej, jaką jest Unia Europejska, ale można powiedzieć, że tam już mamy sukces odnotowany w tym pierwszym etapie, a w tym drugim cały czas jesteśmy takie, właśnie nie wiem, czy to jest dobre wrażenie z pana zdaniem, cały czas jesteśmy w takim, już jeszcze nie, cały czas jest jeszcze to pytanie, czym się skończy tamten etap. Nie możemy sobie tak łatwo powiedzieć, że on już jest skończony. On się skończył doświadczeniem umierania papieża, ale co z tego wyniknie, to jest jeszcze wciąż pytanie otwarte. Ja nie mam tutaj żadnej dobrej odpowiedzi. To znaczy mam świadomość, że żyjemy w innej przestrzeni, w przestrzeni wolności i w gruncie rzeczy cały testament papieża zawarty w tych i w encyklikach, i w jego pielgrzymkach pozostał. Te problemy, te spory, te kłopoty są w nieco innej formie, prawda, ale cały czas obecne, wracają i mamy poczucie, że to wszystko od nas zależy, jak my sobie z tym poradzimy. No to a może to jest tak, że tamto była rewolucja, a w tej chwili przyszedł czas na ewolucję albo na cierpliwe budowanie Rzeczpospolitej, o której papież mówił. Myślę, że tak jest, tylko że pojawiają się także nowe zagrożenia. Ja bym jednak powiedział, że nie do końca rozstaliśmy się z tą starą przestrzenią, no jednak państwa to ćwierć totalitarnego, ale jednak totalitarnego, prawda? I to wszystko jakoś tam ma konsekwencje. Bo to bardzo mocne słowa. Ja myślę, że to wezwanie o prawdę przede wszystkim,
że bez prawdy nic się nie da zbudować, no nie do końca zostało zrealizowane w Nowej Rzeczpospolitej. Fundamenty tego państwa nie do końca są fundamentami zbudowanymi na skalę. Być może część tych problemów, które nas dzisiaj dotykają, jest z tym jakoś związana. Czyli te słowa papieża do polityków w parlamencie to jest nie tyle pochwała, ile zadanie. Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. No i jest oczywiście kwestia nowych wyzwań związanych z cywilizacją europejską, ale to jest... I to jest właśnie ostatni temat, który już tak zupełnie na zakończenie chciałbym poruszyć. Ja, wczytując się w nauczanie europejskie, czy o Europie papieża, czy o Polsce i Europie, mam czasem takie wrażenie, że myśmy sobie, mówię my publicyści, my dziennikarze, my uczestnicy debaty publicznej, bardzo je sobie uprościliśmy. Na przykład z bardzo pięknych i głębokich słów od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, które były wezwaniem nie tylko potwierdzeniem, że mamy wejść do Unii, jak zostały zinterpretowane, ale właśnie zostawiliśmy tylko ten element, w ogóle pomijając element zadania. Polska, wchodząc w Unię z Litwą, ja nie chcę tutaj wbić na jakimś takim, powiedziałbym, narodowo-patriotycznym bębenku, ale podjęła pewne zadanie wprowadzenia pewnych standardów na Litwie, zbudowania, i w Polsce również, zbudowania pewnej wspólnoty kulturowej. I jeśli tak nas spojrzeć na Unię Lubelską, no to wejście Polski do Unii Europejskiej też ma nieść ze sobą pewne zadanie dla Polski, pewną misję, o której jeszcze później mówił Benedykt XVI. No właśnie, nie zapominajmy o tej nadziei na misję Polski i nas samych. Czy papież był głęboko przekonany, że my, nie ze względu na jakieś jakości charakteru, ale bardziej na pewne doświadczenia historyczne, to jest spotkanie z dwoma totalitaryzmami. To jest doświadczenie solidarności, które jest doświadczeniem wynalezienia lekarstwa na totalitaryzm, lekarstwa, którym jest wspólnota, wspólnota ludzi dobrej woli. To są takie zupełnie elementarne doświadczenia, o których gdzie indziej nie do końca wiadomo, przynajmniej tyle jest naszym zadaniem. Czyli można powiedzieć, już zupełnie kończąc tą rozmowę, że trochę mamy takie zadanie, jakie przed Żydami w drodze do ziemi obiecanej postawił Jahwe, mówiąc do nich, musicie głosić swoim dzieciom i swoim wnukom to, co wam się przydarzyło. A jeżeli my nie będziemy głosili, to co? Kamienie będą głosić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był filozof, pan profesor Zbigniew Stawrowski. Dziękuję bardzo. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.